Witajcie na kanale Tarot z planem duszy w czytaniach na marzec. Bardzo dziękuję Wam za wszystkie polubienia, wszystkie subskrypcje i to, że oglądacie, jesteście tutaj na tym kanale. Chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że będzie kolejny kurs odczytu planu duszy online. Będzie w kwietniu, pod koniec kwietnia, 23-25. Także zapraszam wszystkich, którzy są zainteresowani tym, żeby nauczyć się, w jaki sposób odkrywać siebie w inny, zobaczyć siebie trochę z innej strony. Teraz już zapraszam Was na czytania marcowe. Zbliża się wiosna, więc myślę, że optymistycznie tutaj podejdziemy do tego tematu. Zapraszam do czytań dla kolejnych znaków. Witam wszystkie ryby w czytaniu na marzec. Zobaczymy, co jest dla Was tutaj ważne, co jest główną energią w marcu. Tym bardziej, że to jest taki Wasz czas. Zobaczymy, trochę dłuższe będzie to czytanie. Będzie jeden rozkład, ten co zwykle, a potem jeszcze dołożymy rozkład, który do mnie przyjdzie pewnie podczas tego czytania. Okej. Tyle kart, to trochę za dużo, jak na początek. Poprosimy o jedną kartę główną. To będzie ta. Królowa monet. Wow. Bardzo ciekawa tutaj karta dla Was. Tutaj mamy wodę, ziemi. Bina, czyli zrozumienie na drzewie życia, to jest coś, co potrzebne jest, żeby to ogarnąć, czyli połączenie z ziemią, połączenie ze swoim ciałem, z matczyną energią. Może to jest Wasza mama, może to jest Wasza żona, przyjaciółka, ktoś bliski, może to być osoba płci żeńskiej, ale to też może być ktoś, jakiś mężczyzna, który ma takie właśnie bardzo opiekuńcze inklinacje, kto lubi opiekować się innymi. Ponieważ czytanie jest ogólne i rozumiemy, że to może być bardzo różnie. I zawsze może dla każdego to być czytanie. A zobaczmy, co dalej. Tutaj mamy taki malarski tarot. Zobaczymy, co wam on powie. Jakie tutaj są energie dla ryb na marzec. Oprócz tej królowej. To może być kobieta w Waszym życiu. Może to być ktoś, kto daje Wam pracę. Albo ktoś, kto się Wami opiekuje. Zobaczymy. Okej. Przełożymy raz. I będziemy patrzeć dalej, co tutaj odchodzi. Aniołek się przesunie ze swoim zainteresowaniem. Tutaj mamy to, co przychodzi. Tutaj kreacja. Może to być też kariera. Myśli, komunikacja, praca tutaj. Dalej mamy kielichy. Czyli będą uczucia, relacje. No tak się tasuje i te karty się tak obijają niestety. No nic nie trwa wiecznie, tak to mój ojciec mówił. Okej, dalej mamy to, co w głowie, nadzieje, obawy i wynik, albo to, co się może wymanifestować dla Was. A co mamy w tle? Mamy siódemkę kielichów, która pokazuje ogromną moc wyboru, to znaczy taki, czasami powiedziałabym, że tu jest nadmiar i sami nie wiemy, co ze sobą zrobić i w którą stronę iść i co wziąć do ręki. Takie skołowanie lekkie. To też jest takie wyrwanie się w marzenia. Zresztą dla Was to jest taki trochę normalny stan czasami, tak? Szczególnie teraz w okolicach tej pełni księżyca i mamy tutaj taką silną energię właśnie słońce w rybach. Czyli takie trochę skołowanie. Co wybrać, który kielich mi się przyda, z którego mogę się napić, z którego mogę skorzystać.
Ojejku, aż tyle tego wszystkiego, co z tym zrobić, tak? To takie właśnie oszołomienie, ale też to jest wzrost, tak? To jest możliwość wzrastania. Tu można wybrać coś, co będzie potem Was prowadziło. Także możliwości jest wiele, tylko z której ja chcę skorzystać. Zobaczmy. Następnie mamy Królową Monet, która jest po raz drugi w czytaniu, co zdarza się nie tak często. I muszę przyznać, że to może dla Was być bardzo taki mocno materialny miesiąc, materialny czas w sensie takim pracy z materią. Być może przepracowania też swojego kontaktu z żeńskością, tak? Czyli dla niektórych to będzie spotkanie fizyczne z kobietami, z kobietą, która jest bardzo praktyczna, może być po znaku panny, byka lub koziorożca. Natomiast nie dla wszystkich oczywiście. Dla wielu z Was może to być spotkanie z Waszą zaradnością, z Waszą częścią taką osobowości, która opiekuje się, pragnie się opiekować. I czy to robi, i czy to robi w taki sposób, w jaki byście chcieli to robić. Tu zobaczymy, co więcej się jeszcze, jaka historia tutaj się nam objawi. No, bardzo historia materialna. Powiedziałabym, że dla niektórych z Was to będzie ciąża. To będzie nowe dziecko w rodzinie, niekoniecznie wasze. Będzie ktoś bardzo młody pojawi się, albo jakaś możliwość biznesowa, tak? Z wytworzenia, wykreowania czegoś, takiego pierwszego kroku dopiero, zrobienia jakiegoś pierwszego kroku w stronę materialnego sukcesu. Potencjał jest duży i tylko kwestia jest teraz włożyć ręce w tą glinę, żeby ulepić piękny garnek, tak to powiem. Więc mamy tutaj szansę na rozwój, na rozkwit, na jedność też, połączenie się być może w sobie ze swoimi pomysłami, ideami, jakoś takie wprowadzenie ich w życie, wyprowadzenie ich na świat. Przynajmniej taka chęć jest. Tak to widzę. Jeśli chodzi o karierę, to niektórzy z Was mogą zostać duchowymi nauczycielami, tak? Albo osobami, które zajmują się duchowością, uczą się, ale już są wyżej gdzieś tam, bo obudzeni, przebudzeni. To jest ten arcykapłan, to jest nauczyciel, duchowy nauczyciel. To może też być instytucja, która może mieć wpływ na wasze życie, lub może to jest miejsce, w którym będziecie pracować. Jeśli ubiegacie się o pracę w korporacji albo w jakiejś instytucji, to może to być właśnie akceptacja was jako osób, które będą tam zatrudnione. Wszystko zależy. To jest bardzo taka duchowa, ale jednocześnie bardzo też powiązana z ziemią karta, tak? Arcykapłan. To jest karta byka. Zobaczmy, co dalej. Mamy tutaj 7 monet, tak? Jeszcze bardziej mnie to zadziwia, ponieważ do tej pory mamy samą materię i siódemka. Siódemka monet to jest takie oczekiwanie, to jest trochę zastój. Ale to też jest tak, że może nie mówicie o różnych rzeczach i potrzebach swoich. Tylko czekacie, że ktoś spełni wasze potrzeby, czytając po prostu z waszej aury, czy nie wiem, z niedomówień jakieś, ponieważ do tej pory na stole, na tyle kart, same mamy monety. To jest materia, to jest ucieleśnienie pewnych energii. To tutaj nie ma żadnej komunikacji, tylko jest takie, jakbyśmy się cały czas dotykali, nic nie mówiąc. I to jest takie oczekiwanie, że coś się samo zrobi, i takie to tutaj odnoszę wrażenie, że w tej pracy czy w komunikacji nie bardzo tutaj jest informacja od Was wychodząca. Mam wrażenie, że to jesteście Wy dosyć mocno zagłębieni w sobie albo w jakieś zapętleni w relacji z osobą, z którą tutaj jakoś tak nie potraficie otworzyć ust, żeby wyrazić to, co czujecie. Takie mam wrażenie. No i kolejna rzecz to jest król monet, czyli kolejna karta namacalności, materii. To jest król, który jest biznesmenem, tak? To jest tak jakby
osoba, może to być też archetyp ojca czy mężczyzny w ogóle w życiu, który potrafi zadbać o swoje interesy, potrafi zadbać o rodzinę, jest bardzo dobrze sytuowany. I to cały czas jest brak właśnie komunikacji, ale w uczuciach to jest też ktoś, na kim można polegać, więc dla niektórych to może być związek, bardzo taka para, połączenie dwóch osób, które są bardzo mocno zorientowane na materię, które są mocno przyczepione do ziemi, uziemnione, które wiedzą, co chcą. To może być spółka, to nie musi być romans, to nie musi być para intymna, to może być zazwyczajnie spółka, kobieta-mężczyzna, dwóch mężczyzn, dwie kobiety, ponieważ czytanie jest ogólne, którzy mają pomysł, czy chcą realizować jakiś pomysł. Może to na przykład być chęć otwarcia restauracji, ponieważ fizycznie wtedy dotykamy materii, serwujemy jedzenie i tak dalej. To może być jakiś inny biznes, który jest połączony właśnie z wytwarzaniem czegoś materialnie, ręcznie, za pomocą rąk. I ta karta siódemki teraz w tym momencie może podpowiadać, że może to być taka spółka, taka unia, która jeszcze cały czas czeka na możliwość, i ta możliwość zaczyna się otwierać. Ta możliwość tutaj być może się pojawia w zasięgu ręki. Nagle może coś się zdarzyć takiego w marcu, że będzie szansa właśnie pójść do przodu. Zobaczymy, co dalej. No i mamy kolejną kartę ziemską, czyli pustelnika. Kogoś, kto się wycisza, kogoś, kto się oddala, kogoś, kto potrzebuje zajrzeć, poszukać przewodnictwa w sobie, tego takiego prowadzenia. To jest osoba, która jest też mocno stojąca na ziemi, która też nie unika siebie jako towarzysza w podróży. Tutaj mamy do czynienia z kartą panny i to jest też właśnie taka ziemskość, praktyczność, takie przemyślenia, dużo takich medytacji, być może oddalenie się od grupy, żeby uzyskać jakieś wglądy na temat tego, gdzie następny krok postawić, tak? To może dotyczyć waszych finansów i bycie jakby w pojedynkę w obliczu jakichś takich finansowych zobowiązań, bo tak to wygląda. Natomiast dla niektórych to będzie wsparcie też od partnera. Jako wy, jako sami, w sensie, że chcecie poczuć siłę swoich pieniędzy, być może chcecie poczuć swoją własną moc w zarabianiu też. Nie chcecie tylko cały czas opierać się na tym, co wasz partner też przynosi do domu. Jest tu spora grupa ludzi, których widzimy na tych kartach, więc może tak być, że będziecie spotykać podobnie myślących ludzi, podobnie myślących i czujących na temat albo duchowości, albo wejścia w jakiś właśnie biznes, który jest związany z duchowością. Może to być jakaś ezoteryka, może to być otwarcie jakiegoś sklepu, może to być wejście na ścieżkę duchową, taką właśnie bardzo mocno połączoną z ziemią, czyli taką jakość szamańską tutaj czuję i dużo, no, chociaż jest to też z drugiej strony, jeśli patrzymy na te karty, to mamy w tej chwili 7 kart odkrytych, jedną w tle, która jest ósma i tylko są monety, same monety. Kielichy jest ich tylko 7 i to tylko w atmosferze. Zobaczmy, co jeszcze tu mamy. Tutaj mamy rycerza kielichów. To są wasze nadzieje i obawy. Nadzieja na miłość, nadzieja na jakąś akcję, podjęcie jakiejś akcji, na wyjście ze swoimi uczuciami, ze swoim sercem, z jakimś swoim takim romantycznym podejściem do życia. Bardzo dużo takiej miękkości tutaj jest, to jest wasz żywioł i to jest taka chęć podbicia uczuć. Tak jak patrzę, to może to być w niektórych przypadkach nadzieja na poznanie kogoś, z kim będziecie razem żyć i z kim chcecie być szczęśliwi. To jest swego rodzaju jakieś zakochanie, zauroczenie i taka chęć wejścia w relacje, co się może właśnie bardzo mocno zdarzyć. Dla innych to może być właśnie takie podjęcie działania, w sensie dobrze, to
jestem tu, przemyślam to. Mam tutaj jakieś swoje wglądy i mam taką nadzieję na to, że będę mógł ruszyć w stronę, żeby coś zacząć, zadziałać już. No i ostatni tutaj pokazuje się nam, ostatnia karta, Król Buław. Król Buław, który jest taką osobą działającą, mocno działającą. Jest to zupełnie przeciwna energia do Króla Monet, który oczywiście też działa, ale jest to dużo wolniejsza energia i tutaj jest dużo z takiego spokoju, osadzenia i taki dobry fundament finansowy. Natomiast Król Buław to jest ktoś, kto czasami musi wzniecać wojnę, tak? Który musi pobudzić siebie do działania. I teraz w obliczu tego, co tutaj mamy na stole, mam wrażenie, że tutaj ta energia tego króla jest ogromnie mocno potrzebna, żeby tutaj ruszyć do przodu, bo ten ciężar materii czasami przytrzymuje nas tak mocno przy ziemi, że nie jesteśmy w stanie połączyć się tutaj z ideami, z jakimiś przekazami od źródła, tak, z wszechświata. Czasami potrzebujemy tego też romansu w związkach, gdybyśmy patrzyli, że to są związki. Bo jest to potrzebne każdemu, żeby tutaj była ta iskra, to zaufanie, ale też ta dzikość, tak? Też jakieś takie zmiany, które może wprowadzić właśnie Król Buław. I ruszenie z miejsca może właśnie nastąpić dzięki takiej energii króla, czyli kogoś albo kogoś, kto będzie chciał z Wami wejść być może do spółki. I ten ktoś pozwoli tutaj poruszyć się do przodu, tak? Zarówno ten rycerz, jak i król. To jest świeża, młoda energia. To może być ktoś też młody, który przychodzi i właśnie pobudza do działania. Ktoś, kto ma taką katalityczną, czyli mocno taką pobudzającą energię do rozwoju, do tego, żeby zrobić ten pierwszy krok, bo patrząc na całokształt, to tak wygląda, jakbyście bardzo mocno stali w miejscu i się zastanawiali, czy warto. Czy w ogóle warto mi podnieść tą nogę i postawić ją przed sobą i pociągnąć potem tą drugą z tyłu, żeby poszła dalej, tak? To jest takie dużo ciężkiej, takiej ziemskiej energii. Nie ma komunikacji, więc mam wrażenie, że tutaj trzeba ostrożnie podchodzić też do tej spółki, gdybyście chcieli ją zakładać, ponieważ będzie tu bardzo mocno chodzić o pieniądze, o to, żeby zarabiać, ale nie ma tutaj porozumienia. Brakuje tutaj mieczy. Może potrzebna jest tutaj jakaś energia komunikacji, tego, żeby porozumieć się na temat warunków wejścia na przykład w spółkę, gdybyście chcieli taką zakładać. Jeśli chodzi o związek, no cóż, może jesteście podobni na zasadzie właśnie emanacji tą energią, zarówno królowa monet, jak i król monet. To jest ten sam żywioł, to jest takie samo podejście mniej więcej, tak? Troskliwość, opiekuńczość, ale też mocne przywiązanie czasami do tego, żeby działać tutaj w materii, tak? Żeby zrobić pieniądze, żeby być osobą, która zarabia bardzo dużo. Możecie spotkać na swojej drodze takie osoby i może to być dla Was taka niespodzianka też trochę. I taka zupełnie inna energia. Macie tylko jednego tutaj rycerza w rozkładzie tym na stole, który ma Waszą energię. No i to tutaj ta siódemka kielichów w tle. Więc taka powolność trochę. I ten król tutaj z tą iskrą pociągnie to wszystko. Ale mam ochotę jeszcze coś tutaj dociągnąć i zobaczyć. Moimi małymi kartami jeszcze chciałabym wytłumaczyć, co tutaj jest na rzeczy, jeżeli chodzi o tego pustelnika. Co on tutaj przemyśla? Mam wrażenie, że chodzi tutaj o to, jak zainwestować swoje pieniądze, jak tutaj podejść do materii. Ale zobaczmy. Dlaczego tutaj jest pustelnik? Pustelnik i arcykapłan to są energie, które są też bardzo mocno męskie, ale też są to energie bardzo duchowe, odosobnione. Jeszcze zapytamy, co robi ten
ten arcykapłan tutaj. Arcykapłan ma tutaj moc, czyli jest tutaj duża moc ekspresji, duża potrzeba połączenia się ze swoją duchowością, ze swoją mocą. Natomiast tutaj u pustelnika mamy asa buław, czyli tak, to jest przemyślanie. To jest tutaj ktoś bardzo mocno, intensywnie myśli o jakimś nowym czymś. Może to być nowy związek, tak jak powiedziałam, dla niektórych z Was, dla innych to może być nowa spółka, wejście w rolę wspólnika, wspólniczki i rozwój, który przyniesie Wam materialne, wymierne korzyści. Jeśli macie jakiś pomysł na biznes, to warto to przemyśleć i warto tutaj przedyskutować to, chociaż tego tutaj nie widać, ale mam wrażenie, że ten król buław, który się pojawił, i ten król monet mogą rozmawiać, ponieważ tutaj jest dużo kreatywności, ognia twórczego i tutaj ta energia tego króla monet to jest też mądrość i podejście takie stabilne. Więc podejrzewam, że jest tutaj możliwość rozmów i dyskusji. Zobaczymy jeszcze, dlaczego ten rycerz tutaj w tych nadziejach i obawach się pojawił. No tak, idzie nowe. Mamy tutaj mamy maga. Jeśli kamera pokaże, tak? Nie, nie. No cóż, kamera nie współpracuje, ale to nie szkodzi. Idzie nowe. Jest nowy, albo nowy związek, albo nowa praca, albo nowe przebudzenie do czegoś, co jest bardzo duchowe, bardzo nasycone duchowością. I to zrobienie pierwszego kroku to jest chyba czasami potrzeba, chęć i taka nadzieja, że jestem, mogę i zrobię to. A czasami to jest też kwestia takiego obawiania się. Tu koło fortuny, bo chciałam zapytać jeszcze o siódemkę. To tak jak powiedziałam wcześniej, że czekacie, aż coś samo się zrobi, a tutaj i los akurat Wam sprzyja i być może po tym czasie oczekiwania warto byłoby zrobić pierwszy krok, przynajmniej spróbować czegoś, tak? Poeksperymentować. Jeśli los Wam sprzyja, jeśli to, co wybieracie, to jest to, co ma być dla Was ważne i dające Wam takie podstawy dalsze do rozwoju, to na pewno to się będzie dalej rozwijało, więc tutaj też uruchomić trzeba swoją intuicję i zgodzić się z losem. Jeśli popycha w jakąś stronę, warto w tą stronę pójść. No dobrze, jeszcze zobaczymy, co tutaj karty... Co mi dzisiaj te karty tak spadają? Jeszcze zobaczymy tutaj karty wyroczni i zakończymy tutaj ten rozkład. Natomiast będzie dla Was jeszcze jeden rozkład. Będzie to rozkład z 5 kart. Będzie pytanie, jakaś sytuacja, co wokół tego się dzieje i wynik. A teraz patrzymy jeszcze, co tutaj może dodać nam, w którą stronę macie iść. Macie sprawiać sobie przyjemności, ponieważ to bardzo mocno pokazane jest tutaj w tych kartach, bardzo dużo cielesnej energii, czyli właśnie materialnej energii, która mówi, że potrzebujecie tych przyjemności dla ciała bardzo mocno. Potrzebujecie wody do tego, żeby poczuć się jak w swoim środowisku. Jesteście spod znaku ryb i doceniacie fakt, że macie dostatek, tak? Że macie dostatek, że macie wodę, jeśli jej potrzebujecie, że macie inne możliwości, takie jak doświadczenie dotyku innej osoby. Być może w tej chwili jest to trudne, ale jeśli mamy bliskich, jeśli jesteśmy razem i wierzymy sobie, że nie mamy akurat wirusa, to jak najbardziej. To jest też na przykład spotkanie, wypicie sobie kawy, lampki wina. To jest podarowanie sobie lub komuś kwiatów. To jest sprawienie sobie przyjemności. Tym bardziej, że teraz macie ten czas waszych urodzin. Jest to taki czas, kiedy warto sprawić sobie przyjemności. Tym bardziej, że tak dużo tutaj tych kart jest z żywiołu ziemskiego.
Także to jest być może też informacja o tym, że ten biznes, jeśli ktoś ma pomysł na niego, to może dotyczyć właśnie ciała i tego, co jest nam potrzebne. A ciało właściwie nasze, jeśli chodzi o przyjemności, to potrzebuje różnych rzeczy. Tak jak mówiłam wcześniej, może to być otwarcie restauracji, czyli podniebienie, delektowanie się wszystkimi możliwymi potrawami. To może być też coś, jakieś kosmetyki, to może być coś dla ciała, na przykład balsamy, kremy i tak dalej. Więc mamy tutaj szeroki wachlarz, spektrum biznesowe, które może nas zainicjować, zainspirować. Być może już gdzieś to macie z tyłu głowy. Nie wszyscy oczywiście, bo nie wszyscy pójdą w to. Dla niektórych to będzie oznaczało, żeby sobie zrobić zwyczajnie przyjemność, żeby wymoczyć się w solonej wodzie, żeby połączyć się ze swoją wewnętrzną mocą i ze swoją intuicją, na przykład właśnie w łazience, podczas kiedy leżycie sobie w wannie i doświadczacie przyjemności, kiedy woda otacza wasze ciało i dotyka, to wystarczy, tak? Tutaj nie trzeba niczego wielkiego. Być może chodzi tu o to, żeby być takim dojrzałym jak król jeden czy drugi i wiedzieć, kiedy potrzebujemy tej kąpieli, i wiedzieć, kiedy potrzebujemy poleżeć sobie, tak? I też wiemy, kiedy potrzebujemy wystartować z czymś nowym, na przykład znaleźć nowe medytacje, pójść na jakiś nowy kurs, bo to może też dotyczyć tego, że teraz czekacie, że może pojawi się jakaś inicjatywa, jakiś impuls ze środka, który powie wam tak, tą ścieżką, tą drogą chcę iść. Dla niektórych to może być akurat wzięcie udziału w jakimś kursie, na przykład, nie wiem. Może to być Vedicard, może to być kurs odczytu planu duszy, to może być numerologia, to mogą być te karty tarota. Wszystko jest dostępne i jest ogromne bogactwo tego na rynku. Ok, to teraz zrobimy ten następny rozkład i zobaczymy, co u Was się tutaj jeszcze pojawi. Jakie pytanie, jeśli macie, jak może tarot będzie odpowiadał. Jeśli macie jakąś sytuację, zapytamy dla ryb. Jaka tutaj jest sytuacja? I zrobię interpretację tej sytuacji. Ok. Może do tego teraz użyjemy talii innej. Poprosimy 5 kart dla ryb. Co tutaj może być potrzebne? Jaka odpowiedź na pytanie? Tutaj jest jakaś sytuacja, a tutaj mamy to, co ukryte, to, co robić, czego nie robić i wynik. A wynikiem jest spełnienie marzeń. Wasza karta 9 kielichów to jest no, bardzo fajna energia. To już wiemy, jak to się skończy, natomiast jak się to zaczyna, jaki mam wybór? Co jest moim wyborem? Kogo wybieram, co wybieram, jaki biznes mam w głowie. To jest takie planowanie zdobycia świata, takie planowanie wyjścia teraz do większej, szerszej publiczności. Albo taki wybór, na przykład jakie szkolenie, jaki kurs będzie dla mnie dobry. Tak? Czyli wszystko to, co jest dla Was wyborem w tym momencie. Co chcecie wybrać? Co to może być? Teraz tak. No, jest tutaj duża szansa na to, żeby wyjść w to i wejść w to z miłością i to dużą. Tutaj mamy na drzewie życia Keter, czyli asa kielichów, który mówi o takim wyjściu z jedności, o tym, żebyście robili to, co kochacie, żebyście dali temu uwagę, żeby wasze serce wam podpowiadało, co to będzie. I wtedy macie tu od razu sytuację, że
As i dziewiątka to jest full wypas, że tak powiem, czyli pełnia, spełnienie tych marzeń, tak? No i idąc dalej, co robić? Poddać się zmianie. Poddać się tej zmianie i w ogóle po prostu przyjmować to, co przychodzi. Jakakolwiek by to zmiana nie była, coś, co się zawala, to jest do zaakceptowania. A czego nie robić? Nie cieszyć się przedwcześnie, nie popijać, nie ponosić, znaczy nie popijać w sensie takim, żeby to nie był nadmiar. Żeby tutaj zwracać uwagę na też ludzi, którzy się wokół Was pojawiają i kuszą na przykład czymś. Bardzo ciekawe, bo ta wieża jest otoczona wodą, tak? Ta wieża to ogień, natomiast tutaj mamy asa, z lewej, z prawej mamy trzy kielichy i 9 kielichów pod spodem, a na górze też mamy ogień, czyli znowu nie mamy tutaj mieczy i nie mamy tutaj w ogóle absolutnie żadnej ziemi w tym czytaniu. Czyli tutaj jakby ktoś się zupełnie, totalnie oderwał od rzeczywistości i chciał coś wybrać i spełnić swoje marzenia, co oczywiście nie jest zupełnie złe, ani zupełnie dobre, to jest po prostu jakaś potrzeba, jakiś impuls, który jest często w nas, który mówi, że tak, to tego chcę, chciałbym teraz coś zrobić. Takie ciśnienie mamy w środku, że potrzebujemy teraz wybierać i koniec, i wybieramy. I to jest nasze prawo, tak? Natomiast nie świętujcie przedwcześnie, nie cieszcie się ze zwycięstwa, że to już nastąpiło, tak? Bo tutaj karta trzech kielichów mówi o takim świętowaniu, o radości, byciu w takim gronie. To też mogą być takie spotkania towarzyskie i udział w zabawach ponad miarę. A tutaj chodzi o to, żeby jednak skoncentrować się na tej zmianie, żeby pozwolić, żeby los też przyniósł Wam tą zmianę. Być może pomógł Wam. Zapytam, dlaczego jest ta wieża tutaj? Co ona dla Was oznacza? No znowu mamy maga, tak? Czyli ponownie pojawia się ta sytuacja tej nowości. Czyli idę do przodu. To jest nowość. Tutaj potrzebuję zaangażować się w tą materię, tak jak mieliśmy wcześniej, i przyjąć to, co przychodzi, tak? Zrobić ten pierwszy krok, ta zmiana na zewnątrz, to, że na przykład jest ten wirus i tutaj są możliwości, wielu ludzi, podejrzewam, zarobiło bardzo dużo pieniędzy, wielu innych nie zarobiło nic lub też wręcz straciło. Więc tutaj nie trzeba za wcześnie się cieszyć, trzeba po prostu poddać się temu, co przynosi los i jak gdyby nie płynąć pod prąd, tylko płynąć z prądem, używając tego, co się ma pod ręką, żeby poznać kogoś, kogo chcielibyście poznać i jednocześnie, żeby móc spełnić swoje marzenia, czyli dla niektórych to będzie wejście w związek, dla innych wejście w spółkę, dla jeszcze innych to będzie ekspansja jakaś, czyli chęć zdobycia właśnie rynków, może zagranicznych, jeśli już macie działalność. Także no, bardzo fajne czytanie, uważam, bardzo dobra energia. Jeszcze mam tutaj dla Was kartę wyroczni na zakończenie. I mamy tutaj święte przeznaczenie. Zobaczymy, co ta energia tutaj chce powiedzieć, ta wyroczna. Podsumowanie czytania. Właśnie, to jest taka ucieczka, ale w tym takim dobrym tego słowa znaczeniu. Nie chodzi tutaj o ucieczkę, żeby uciekać przed czymś, tylko chodzi o to, żeby przejść przez jakąś bramę, żeby wydostać się z jakiegoś takiego zamknięcia. I to jest podjęcie decyzji. Podejmujemy decyzję, ponieważ chcemy zmienić nasze życie. Chcemy, żeby ono było bogatsze. Zaraz zobaczę jeszcze, co tutaj nam pisze autorka.
To jest karta, która mówi też o manifestacji marzeń, o tym, że te marzenia mogą się spełnić i to jest wspaniały czas na to, żeby podjąć akcję, zobaczyć swoją wizję i swoją przyszłość. Bardzo niewielka ilość tutaj akcji jest potrzebna. Jeśli podejmiecie akcję, to to będzie generowało bardzo fajne i bardzo dobre rezultaty. To jest otwarcie się tutaj jakiegoś kanału, czy właśnie bramy do duchowości, do miejsc, których wcześniej nie byliście. To jest też przejście, gdzie możecie doświadczyć spotkania z przewodnikami duchowymi, gdzie wasze życie może nagle nabrać zupełnie innego wymiaru, rozkwitać. Także bądźcie uważni, obserwujcie, co się dzieje i otwórzcie swoje serca, bo to jest magiczna energia, która was otacza teraz i ta zmiana, która nadchodzi, wydaje się na bardzo mocną zmianę, bardzo taką dodającą wam skrzydeł. Może tego tak nie odczuwacie w tej chwili, ale warto nad tym pomedytować, co, jakie zmiany wcześniejsze, kiedy wydawało mi się, że to tylko była niewielka zmiana, co one mi przyniosły. Możecie kontemplować te zmiany, które zaszły kiedykolwiek w waszym życiu, kiedy podjęliście jakąś niewielką decyzję. Tak teraz możecie porównać, czy na przykład poczuć intuicyjnie, czy ta zmiana prowadzi mnie do tego, do czego dążę i co chcę osiągnąć. I to tyle dla was. Dziękuję wam bardzo. Pozdrawiam i do następnych czytań.